Uważam, że jest to jeden z najważniejszych problemów w Polsce, jak należy chronić prawa osób chorujących psychicznie, osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego. Z jakiego powodu? Po pierwsze, my nie rozumiemy w wielu przypadkach kontekstu, charakteru kryzysu zdrowia psychicznego. W związku z tym mamy takie mylne przeświadczenie o tym, jak żyją takie osoby, jakiego wsparcia należałoby im udzielić. Czyli mam wrażenie, że mamy taki duży problem mentalny społeczny. Na przykład w Polsce powiedzenie, że mam depresję, jest przyznaniem się do jakiejś wielkiej porażki w sytuacji, kiedy po prostu depresje zdarzają się w naszym codziennym życiu i doświadcza tego znaczna część społeczeństwa. Czy tak samo, jeżeli mówimy o innych kryzysach, to zaraz z tym związane są różnego rodzaju mity i niezrozumienie. I to jest, myślę, wydaje, że jeden z tych głównych powodów, dla którego warto się tym zajmować. Drugi jest taki, że nasz system prawny oraz system takiej pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego nie jest najlepszy. No, dość powiedzieć, że cały czas dominuje model instytucjonalny, czyli zamykania osób w szpitalach psychiatrycznych, leczenia farmakologicznego, zamiast, można powiedzieć, tej oddolnego wsparcia w miejscu zamieszkania, wsparcia, które by pozwalało na to, że chory pozostaje jak najdłużej w swoim miejscu zamieszkania. Tutaj został ostatnio uruchomiony program pilotażowy ochrony zdrowia psychicznego, no ale powstaje pytanie, na ile on będzie skuteczny. Teraz mam wielkie nadzieje związane z tym, że pan Marek Balicki został powołany na pełnomocnika premiera do spraw zdrowia psychicznego. Może on te kilka miesięcy, które zostaje do końca kadencji tego rządu, dobrze na to wykorzysta. Także jest szereg powodów, dla którego się tym zajmujemy. No to, co nas ostatnio bardzo zajmuje, to jest psychiatria dziecięca, która jest w niezwykle złym stanie, także nie tylko finansowym, ale także organizacyjnym. Mi się wydaje, że bardzo dużo się ostatnio zadziało za pomocą przede wszystkim Kongresu Zdrowia Psychicznego, bo ja mam nawet porównanie między pierwszą a drugą edycją. No to w czasie tej drugiej edycji zupełnie inaczej już mówili o tym politycy, zupełnie inaczej o tym rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że udaje nam się przezwyciężać pewne takie właśnie braki mentalne, organizacyjne, a być może także w przyszłości finansowe. I tego bym sobie życzył. Ja jeszcze mam do końca kadencji trochę ponad rok, no i będę starał się oczywiście wykorzystać ten okres jak najlepiej. Bardzo dobrze mi się pracuje z panem Krzysztofem Olkowiczem, który jest koordynatorem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w biurze rzecznika. Pomaga szczególnie tym osobom, które są pozbawione wolności. No i będziemy zarówno interweniowali w poszczególnych sprawach, jak i uczestniczyli w tym w debacie publicznej i w działaniach, które są związane ze zmianami legislacyjnymi i organizacyjnymi.